Do Ignacego Choćko Szafuza, 18 września 1829 roku, w nocy Ziemio helwetów, maro poetów, Kraju gór, jezior i serów, Gdzie mgłą po górach, jak duchy w chmurach, Mkną wspomnienia bohaterów, Gdzie przez wąwozy, gęzy, welkozy w powietrzu skaczą nad niemi, A po dąbrowach dzwonki na krowach Karillonują na ziemi. Gdzie gidy gwałtem tym lub tym kształtem Frymarczą wdzięki natury, A zaś w oberży Wirt, co ją dzierży, Gości obdziera ze skóry. Tymi słowami witałem Szwajcarią, wjeżdżając jakby w jej bramę. Pomiędzy dwie olbrzymie, a najpiękniejsze, jakie dotąd widziałem, skały, tworzące pyszne wejście do malowniczej doliny Helental, gdzie rzeka Drayzam w ciągłych kaskadach, szumiąc, iskrząc, pieniąc się i skacząc jak bachantka, taktem szumu swojego rytm do tego mi dytyrambu natchnęła. A masz w nim mniej więcej i sumę dotychczasowych moich wrażeń szwajcarskich. Dodawszy zaś deszcz i Anglika, będzie w treści i cała suma wspomnień całej podróży od Strasburga aż do Szafuzy, gdzieśmy dzisiaj wieczorem stanęli. W Strasburgu, według programu odprowadziwszy i wsadziwszy w dyliżans naszych towarzyszy francuskich, gdyśmy wrócili sami siadać do powozu, ujrzeliśmy stojącą przy nim następującego kształtu figurę. Wysoka, Chuda, niezgrabna, włos długi-czarny, z kapeluszem składanym na wierzchu, twarz długa, biała-papierowa, oczy duże, błękitne, szklanne, surducik opięty i krótki, reszta ubrania nankingowo-żółta, w jesieni. A na tym wszystkim płaszcz z błyszczącej ceraty i taki sztornister pod pachą. Jednym słowem, straszydło weneckie. A był to nasz przyszły towarzysz Sir John Scott. Jak już wiem teraz, jeżeli niedokładny egzemplarz Johna Bulla, to przynajmniej najdoskonalszy Jaś Bulek. Tłumiąc śmiech, kłaniam się pierwszy i zaczepiam po francusku. No French. Była sucha odpowiedź z potrząśnieniem głowy. Próbuję po niemiecku. No German. Uciekam się do mojej kwazji angielszczyzny. Don't understand. To wszystko znaczy jedno. Nie rozumiem. Złość mnie wzięła, choć nie wiem za co. A więc dalej na migi, bo interes nie cierpiał zwłoki. Pokazuje mu najprzód na palcach, że miejsca w tyle powozu są tylko dwa, a nas jest trzech. Że Adam jako starszy powinien ciągle siedzieć na swoim, a my z nim jako młodsi, bo jest w moim wieku, będziemy się zmieniali koleją naprzedzie. Zrozumiał i odpowiada, jest, jest, kiwając głową. Zawiązuję więc węzełek na chustce i przyłożywszy drugi rożek, daję mu do zrozumienia, że kto wyciągnie węzełek, ten pierwszy będzie siedział na przedzie. Jest, jest! Odbąknął znowu i ujął mnie tą zgodnością na wszystko. Odwracam się więc i przełożywszy różki, podaję mu do wyciągnięcia. Chwała Bogu! Wyciągnął węzełek, bo mi się bardzo spać chciało i nie czekając na nas zasiadł zaraz na swoim miejscu. Nie przeszkadzało to jednak, że jak ja w kącie powozu, tak on też drzemał, kiwając się naprzód i nacisnąwszy kapelusz na oczy. Cisza grobowa panująca w powozie kontrastowała strasznie z poprzednią naszą podróżą z Francuzami, gdy w nim ciągle wrzało jak w garnku, a cicho ani sekundy nie było. Adam palił fajkę, dumając. Gęsta jej druciana nakrywka zabezpiecza sąsiadów od iskier, ale zdjął ją był właśnie, aby czubek popiołu przycisnąć. Nagle Angielczyk, jak żądłem ukłuty, pacnął co siły ręką po kolanie i w tejże chwili kolanem prawie wyżej głowy wyrzucił. Nie umiem ci opisać komiczności tego ruchu i gestu. Patrzym, co mu się stało, a on, wskazując palcem Adamowi czarną dziurę w swoim nankinie, najspokojniej i najobojętniej mruknął tylko – Pański tytoń. I nie czekając ekskus ni przeprosin, nasunął kapelusz na oczy i zaczął wozić Żydów jak przestęp. Rozumiałem, że pęknę ze śmiechu, a to tym bardziej, że się próżno chciałem hamować. A straszny wzrok i miny Adama, które na mnie wyrabiał, aby mnie powściągnąć, jeszcze go więcej tylko pobudzały. Gdy więc i udawanie kaszlu nie pomogło, musiałem wysiąść z powozu, ażeby nerwy jakoś uspokoić. Ale dla Sir John Scotta od tej chwili powziąłem szczery i serdeczny afekt. On to widać poczuł instynktem, bo się jakby stał moim pupilem. Tak się zdał całkiem na moją opiekę i trzyma się mnie jak ślepy płotu. Mnie powierza pieniądze dla rozpłaty za niego i przeze mnie się tylko komunikuje z ludźmi. A i być zresztą inaczej nie może, bo sam ani po francusku, ani po niemiecku nie umie. Ze mną zaś porozumiał się już przecie do tyla, że się możemy domyślać nawzajem co, który chce po angielsku powiedzieć. Ale bierz stąd wyobrażenie o oryginalności Anglików. Taki człowiek w tej porze roku, bez języka, bez ciepłego ubrania, puszcza się sam jeden, i to chce jeszcze piechotą, na zwiedzanie takiego kraju jak Szwajcaria. Powierzając się całkiem. Z ciałem i majątkiem łasce pierwszego lepszego gida, bo już ciż nie zawsze i nie wszędzie znajdzie takiego jak ja opiekuna. Próżne wszakże są wszelkie perswazje moje. Z szafuzy ma iść piechotą do Konstancji i póki śnieg padać nie zacznie, zamierza włóczyć się krok w krok za swoim Guide of Traveler, który ma z sobą w kieszeni. Mówi, że mu nie idzie o ludzi, tylko chce widzieć naturę. Cud Boży będzie, jeśli go ta natura nie zmrozi lub nie zasypie gdzieś śniegiem, nim się dostanie do Genewy, gdzie zimę postanowił przepędzić. Kresem pierwszego dnia naszej podróży miało być miasto Freiburg, czy Fryburg. Nie stolica kantonu tegoż nazwiska, ale niegdyś stolica Bryzgowi, a dziś już tylko Cyrkułu w Wielkim Księstwie Badańskim. Ale deszcz, który groził od rana, o południu. Puścił się jak z cewki i zakrywając nam wszystko po drodze jak płótnem, zmusił pozostać na noc w małym miasteczku, Emedingen, w bardzo porządnej i wygodnej oberży. Ja zwłaszcza rad byłem z tego, bo od popasu siedząc z kolei na przedzie, najwięcej miałem do czynienia z deszczem. Adam, wyspawszy się przez drogę, był w najdoskonalszym humorze, który się zwłaszcza objawiał ożywioną chęcią do rysunku. Z podziwieniem postrzegłem, że w Strasburgu kupił znowu sam sobie papieru i aż trzy różne ołówki, które mu widać kupiec na żądanie jego, z obu końców potemperował. Mówił, że to jest zapas na zdejmowanie widoków szwajcarskich. A z powodu, że miałem pisać do ciebie, tak się uparł koniecznie, aby zdjąć mój portret do posłania go twoim damom, że musiałem ulec na koniec, wymówiwszy tylko z góry, że będzie rysował po mistrzowsku jak Dawid Kirsztajna. To jest w śmiałych rysach i krótko. Zawsze musiałem przecież dobre pół godziny siedzieć jak małpa przed lustrem, śmiejąc się i dziwując na przemian, że go takie głupstwo tak bawi. Nie posyłam ci wszakże tego arcydzieła, aby nie płacić podwójnego porto, bo i twoja trzyletnia Stasia, jeśli chce, może z pamięci wykonać podobne. Ale za to powiem ci, co mówił o tobie tak z powodu twojego poddanego w Meliteli, jak i z kilku artykułów z wiadomości brukowych, o których wiedział, że są twoje, jak na przykład rozmowa z damą żołędną i podróż asesora w Szuchalaj ze dzwonkiem. Wszędzie widzi obrazowość w opisach, żywość i naturalność w dialogach, a nade wszystko dowcip i humor prawdziwie polski. Stąd wnosi, że najwłaściwszym dla Ciebie byłby rodzaj powieściowy i zgadza się w zupełności na moje zdanie, które ci po tyle kroć powtarzałem na próżno, abyś dał pokój tym Twoim konceptowo filozoficznym rozprawom na wzór wajsa, w których w najlepszym razie zostaniesz tylko naśladowcą, a malował, a choćby tylko szkicował własne raczej obrazki z natury. Kiedy mu zaś powiedziałem o Kaczanowskim, że z jego to opowiadań wziąłeś pierwszą myśl i parę scen poddanego, i jak słuchając kiedyś tych opowiadań, albo oba kładliśmy się od śmiechu, albo płakaliśmy jak bobry, on radzi ci bardzo, eksploatować i nadal toż źródło, a nade wszystko wsłuchiwać się pilnie w sam sposób i ton opowiadania. Bo w ustach to jedynie narratorów naszych. Utrzymują się dotąd u nas tradycyjnie te rodzime odrębne cechy naszego humoru i naszej fantazji, które tak wybitnie od razu zajaśniały były w reju z Nagłowic.